teraz już ostatecznie proszę przygotować garść znaczników, bo będziemy przypinać te miejsca, w których będą łączyć się muszelki. Muszelki dodadzą jeszcze troszkę szerokości temu bolerku, już Wam pokażę, bo muszelki będziemy łączyć tylko na środkowym, piątym, takim stycznym punkcie, oczkiem ścisłym, albo chyba ja tu nawet półsłupkiem łączyłam, także to wszystko doda jeszcze kilka centymetrów z tyłu i po bokach, dodatkowo. To doda tak co najmniej, powiem Wam, co najmniej 3,5-4 cm, może nawet 4 cm dodatkowe z tyłu, dodatkowe 4 cm z boku i dodatkowe 4 cm na drugim boku. Także to również trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o punkt łączenia, to tutaj naprawdę mogą wyjść różne dziwne rzeczy, dlatego że ja nie rozliczałam liczby, nie planowałam, nie projektowałam liczby rzędów pod wykonanie tych muszelek. I może Wam się po prostu coś tam nie zgadzać i trzeba będzie robić niejako kombinacje pewne, ale ja postaram się Wam wyjaśnić, jak je zrobić. Teraz jak należy ułożyć swoje bolerko, swoją robótkę. Ja ułożyłam w ten sposób, złożyłam na pół, ale w taki sposób, żeby z przodu, tutaj mam przody, przody były rzędami, w których rozpoczynaliśmy pracę, nad pierwszym rzędem słupków, czyli tak naprawdę koniec mam z tyłu. Tutaj mam ostatni 71 rząd i tu z drugiej strony ostatni 71 rząd. Połączyłam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć muszelek będzie u mnie z tyłu i będzie, a nie, czekajcie, nie sześć muszelek, źle Wam mówię, chociaż chyba dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak, sześć muszelek. Tutaj natomiast będzie raz, dwa, trzy, tylko cztery muszelki pod pachami. Z jednej strony i z drugiej strony tylko cztery muszelki. Oczywiście dla większych rozmiarów tych muszelek trzeba zrobić więcej. To jest dla rozmiaru XS. Trudno mi powiedzieć, czy aż bardzo mocno to się zmieni przy rozmiarze S, ale może wystąpić tylko potrzeba zrobienia jednej muszelki więcej z tyłu i jednej muszelki więcej z boku. Ale to należy po prostu zmierzyć. I tak proporcjonalnie. Co rozmiar, to o jedna więcej muszelka. I teraz jak to pozaznaczać? Jeżeli już mamy to ułożone tak jak ja, to robimy zapięcia, już Wam pokażę. Ja nawet mam jedną muszelkę zrobioną tutaj, żeby sprawdzić, jak to się układa, ale za momencik ją spruję i już Wam wszystko pokazuję. Ja znacznik mam już wbity, w którym to miejscu będzie zrobione. I zobaczcie, muszelka będzie robić się... czekajcie, o! W ten sposób przybliżam. Muszelka robi się w ten sposób, że kończymy rząd, u mnie 71 rząd słupków i podwójnych słupków reliefowych i od razu będę robić pierwszą muszelkę, ale w którym miejscu? Ona będzie tak jakby niejako zakręcać. Początek muszelki jest w miejscu skończenia ostatniego rzędu. Środek muszelki to jest rząd półsłupków, a więc poszukajcie sobie tego pierwszego rzędu półsłupków zaraz od końca pierwszego, no tak, zgadza się, pierwszego. Wbijcie tu sobie szydełko i poszukajcie po drugiej stronie również tego miejsca rzędu półsłupków
I tu wbijcie znacznik, ponieważ to będzie oznaczało, że to jest środek muszelki i tutaj w tym miejscu trzeba będzie zrobić 5 słupków. I tak jest właśnie z tymi muszelkami. To jest środek muszelki i ja Wam pokażę teraz. Ja w tym momencie, może jeszcze przybliżę, zrobię tą pierwszą muszelkę, żebyście wiedzieli wyobraźnią, jak ona będzie się rozpoczynać, jak będzie wyglądał środek i w którym miejscu kończyć. A więc ja w tym miejscu robię 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i ostatni, piąty słupek. I co dalej? Zaczepiamy tą muszelkę na kolejnym rzędzie półsłupków. On jest tak schowany, wy to wiecie, on jest schowany ten rząd. I ja tutaj wbijam się w ten kolejny rząd półsłupków i wykonuję oczko ścisłe. Wyciągam je nieco i od razu, słuchajcie, wbijam sobie ten mój znacznik pierwszy w trzeci środkowy słupek. I teraz, żeby Wam się nie pomyliło, bo tutaj jest ostatni słupek w tej muszelce, ostatni słupek rzędu, i my wbijamy się w trzeci. Policzcie sobie od tego miejsca zaczepienia muszelki. Raz, dwa, trzy. To jest ten trzeci słupek. I zaznaczcie sobie, o właśnie, w ten sposób. I to będzie wiadomo, że to jest dokładnie środek muszelki, zarówno po tej stronie, jak i po drugiej. Tutaj w tym miejscu będziemy robić 5 słupków. I zobaczcie teraz, co my tutaj mamy. Tutaj mamy punkt zaczepienia muszelki i dokładnie po drugiej stronie to jest ten punkt. Ja w tym miejscu nie wbijałam znaczników, żeby nie pomylić się jeszcze bardziej. Znaczniki są wbite w miejscu, w którym są środki muszelek. Czyli to jest punkt zaczepienia i następny następny rząd półsłupków to będą środki muszelek, czyli to jest dokładnie, zaraz Wam powiem, raz, dwa, trzeci rząd od góry, trzeci rząd półsłupków. I tu w tym miejscu będzie kolejny środek muszelki. W tym miejscu, zarówno po tej stronie, jak i po drugiej stronie, będziemy robić muszelkę składającą się z 5 słupków. A więc ja sobie wypnę tutaj ten znacznik, ale tylko z jednego miejsca, z tego po prawej stronie. I jeszcze Wam to powolutku pokażę, żeby było wszystko jasne. Czyli tu mam punkt zaczepienia tej muszelki. Od razu robię nawinięcie i w tym miejscu, gdzie był znacznik, wykonuję 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i 5 słupków. Znów zaczepiam tą muszelkę na kolejnym rzędzie półsłupków. Wbijam się w ten rząd półsłupków. Już oczywiście narzutu nie mam i robię oczko ścisłe. I jeszcze raz wracam do tej muszelki, aby zaznaczyć sobie to miejsce środkowe muszelki. I to jest dokładnie trzeci środkowy słupek. Raz, dwa, trzy. Dokładnie to oczko. Jest trochę teraz zabawy, ale naprawdę uwierzcie mi, że podczas łączenia tych muszelek to się bardzo, bardzo przydaje. To naprawdę bardzo jest pomocne rozwiązanie z tymi znacznikami. I wy kontynuujecie sobie pracę nad
zaznaczaniem. Właśnie w ten sposób. Zobaczcie. Kolejny środek muszelki jest u mnie tutaj i po drugiej stronie łączę sobie znacznikiem to miejsce. To jest kolejny środek muszelki. Zaczepienie muszelki, kolejny rząd i kolejny środek muszelki, kolejny znacznik. Zaczepienie, kolejny rząd półsłupków i następny rząd już środek muszelki. I tak dalej. Zaczepienie, kolejny rząd półsłupków, już kolejny rząd to środek muszelki. Ja to tak sobie wyliczałam i ja tak łączyłam te miejsca. U mnie wystarczy 1, 2, 3, 4, 5, 6 tych muszelek. Dobrze, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciągle się muszę upewnić. U mnie wystarczy 6 muszelek, ale tak jak mówiłam, dla większych rozmiarów trzeba tych muszelek zrobić więcej, żeby to bolerko nie spadało z ramion. To samo musicie zrobić pod pachami i ja dokładnie tak samo sobie odliczałam te muszelki od końca. Zczepiłam sobie koniec rzędu, zczepiłam sobie jedną agrafką, żeby mi się to tak nie rozłaziło, ale tak naprawdę miejsce, w którym jest pierwszy rząd półsłupków, to jest środek pierwszej muszelki i jego zczepiłam już, wiedząc, że jest to środek. Później mam punkt zaczepienia muszelki, później mam w kolejnym rzędzie środek następnej muszelki i to samo po prostu sobie w ten sposób pozaczepiałam pod pachami i to zaczepianie pod pachami robicie od dołu, żeby wam się łatwo to było po prostu znaleźć. I tak samo zrobiłam po drugiej stronie. Teraz musicie wykonać tak jakby, no trochę tych kombinacji jest. Teraz musicie wykonać muszelki wzdłuż tego długiego boku. Wzdłuż tego długiego boku. Róbcie to powoli. Róbcie powoli, zaznaczajcie od razu po zrobieniu każdej muszelki. Zaznaczajcie znacznikami, niech one są ciągle ze sobą połączone, te panele. Naprawdę to wam ułatwi pracę później. Także widzimy się w tym miejscu. Zróbcie całą długość muszelek i powiem wam, jak poradzić sobie tutaj, gdzie jest ten krótszy koniec. Ale wy musicie jeszcze wcześniej musicie wszystkie panele ze sobą połączyć tymi agrafkami, żeby nie było takiej sytuacji, że zrobicie cały jeden panel muszelkami i później będzie kombinacja, w którym miejscu to łączyć. Naprawdę uwierzcie, że jest wtedy o wiele łatwiej, chociaż no trzeba te agrafki odczepiać, przyczepiać z powrotem. Ale warto. Warto, żeby było troszkę spójniej, że tak powiem. Także wy robicie te muszelki, zczepiacie do końca tego rzędu i ja za momencik do was wracam. Ja już pierwszy długi bok panelu zrobiłam. Tutaj mam go poszczepianego. I do końca zrobiłam muszelki. I teraz słuchajcie, u mnie ładnie się to zgrało. W tym sensie, że środek muszelki jest w ostatnim rzędzie półsłupków, czyli tu. I normalnie powinnam wbić się teraz tutaj w skrajny punkt mojej robótki i zaczepić tą muszelkę oczkiem ścisłym. Oj, 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 ale wbiję się konkretnie tutaj w oczko, żeby... No, gdzie jest to oczko? Tutaj.
konkretnie wbijam się w oczko, żeby tak to ładniej wyglądało, nie rozciągało się, i zahaczam. I tak to wygląda. Tutaj mam już ten krótki bok, ale do niego za moment wrócimy. Jaki problem może wystąpić? Jeżeli robicie inną długość tego panelu, może być taka sytuacja, że wy skończycie pracę wcale nie w tym miejscu co ja, ale koniec muszelki, ten koniec muszelki będzie dokładnie w tym miejscu. I tak jakby będzie niewystarczająca liczba rzędów na skończenie tej muszelki. Wtedy ja robiłam takie coś, pokażę wam. Tutaj mam taki problem, widzę, w tym po prostu poprzednim bolerku. Pamiętałam, że mi jakieś chocki, klucki wyszły w trakcie dziergania, dlatego już tutaj psychicznie i mentalnie się przygotowałam na to. I u mnie właśnie tak się stało. Muszelka skończyła się wcześniej i nie miałam po prostu rzędów, żeby ją skończyć. Wtedy na tym skrajnym rogu, tutaj na skrajnym rogu, po prostu zrobiłam środek muszelki. Ona tak jakby, ta muszelka wtedy, zobaczcie, jest rogiem w tym panelu. I ile ja tych muszelek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem słupków, bo te muszelki moje miały siedem słupków, dlatego że to była cieńsza włóczka. I tutaj zupełnie wszystko inaczej było w rzędach, w liczbie rzędów, w liczbie oczek, ale chodzi o to, żeby po prostu zrobić na rogu muszelkę, na samym rogu muszelkę, i skończyłam wtedy, jak już zrobiłam na tym rogu, to po prostu skończyłam raz, dwa, w trzecim oczku tą muszelkę i ona tak ładnie zakręcała. Taką sytuację możecie mieć w kilku miejscach tej robótki. Na rogu może się skończyć właśnie albo tak jak teraz, albo po prostu muszelkę będziecie w samym rogu musieli zrobić. Jeżeli chodzi o miejsce, ojejku, już momencik, tylko mi się tu nitki pomieszały. Jeżeli chodzi o to miejsce, w którym mamy ładnie wyodrębnione oczka łańcuszka, tutaj przerabianie muszelek wygląda następująco. No i znowu. O, to jest końcówka, już przybliżam. Tutaj musimy zrobić następujące rozliczenie oczek. Pierwsze dwa oczka, słupki, tutaj jest raz, dwa, omijamy i zerkamy dopiero na trzeci. I w tym trzecim robimy albo środek muszelki, w naszym przypadku będzie to środek muszelki, albo zahaczenie tej muszelki, no bo środek będzie już na rogu. Także w tym trzecim oczku wykonujemy 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i ostatni. Muszę troszkę rozkręcić sobie, żeby mi się przyjemniej szydełkowało. Cztery i ostatni, piąty. I znów od tego miejsca odliczamy trzy oczka w lewo. Raz, dwa i trzy. I w to trzecie wbijamy się i wykonujemy tutaj oczko ścisłe. Czyli niejako pomiędzy tymi punktami, w których jest coś, są dwa słupki, dwa oczka, tak jakby nieruszane. Tak wygląda praca, ale jeszcze raz z wami to przejdę. Od razu nawinięcie, raz, dwa, trzy oczka w lewo, w tym trzecim oczku 5 słupków. I teraz możecie natknąć się również na taką sytuację, że nie zgadza wam się
liczba oczek, jak już dojdziecie do końca rzędu. Ponieważ, tak jak mówiłam, ja nie robiłam, nie projektowałam tego rozmiaru pod muszelki. W muszelkach jest sporo kombinacji, z którymi musimy sobie po prostu poradzić. I znów muszelka. Raz, dwa, trzy. To trzecie oczko wbijamy się i robimy oczko ścisłe. Tak to wygląda. Proszę tak przerobić do końca rzędu i wy tu powinniście mieć miejsce, w którym jest łączenie rzędów pod pachą. Także to już musi być poszczepiane. Dochodzimy do końca. Jeżeli wyjdą tutaj problemy, postaram się wam je wytłumaczyć, jak to rozwiązać. Także robimy muszelki. Doszłam tutaj do miejsca pod pachą i wyniknął mi problem i bardzo dobrze, bo będziemy go razem naprawiać. Wyniknął mi taki problem, że teraz powinnam zrobić ostatnią muszelkę na samym rogu, ale nie mogę zrobić na rogu, ponieważ muszę tak zrobić muszelki, aby w pierwszym rzędzie półsłupków był środek następnej muszelki, czyli niejako muszą one się rozpoczynać dopiero od rogu, a nie być na samym rogu. W związku z tym muszę tu wcisnąć jeszcze jedną muszelkę, czyli u mnie to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósta muszelka musi być tu wciśnięta. Jak ja to zrobię? Ja po prostu skrócę sobie liczbę oczek i zrobię taką mega ciasną tą muszelkę. Tutaj w tym miejscu zrobię zahaczenie nie w trzecim, a w drugim oczku od tego miejsca, czyli raz, dwa. Tu zrobię zahaczenie i w następnym oczku zrobimy taki myk, że będzie po prostu pomiędzy słupkami ta muszelka. Trudno, musi tak być i wy też tak kombinujcie raz pomiędzy, czy to będzie nie, to będzie brzydko wyglądać, zrobimy inaczej. Ostatnio, przepraszam, że takie kombinacje tu na waszych oczach stosuję, ale tą muszelkę zrobimy oczko wcześniej, czyli już skrócimy liczbę oczek o jedno, żeby tam jeszcze wcisnąć tą muszelkę. I jak napotkacie taki właśnie problem, no to tak jak mówiłam, kombinujcie jak tylko można, żeby jakoś to wyglądało. Wiem, że to nie jest profesjonalne, że nie jest to idealnie rozliczone, ale moje wzory nie są po prostu idealnie rozliczone. I zobaczcie, ja teraz zahaczam te muszelki po prostu z jednooczkową przerwą. O tutaj, nie z dwuoczkową, a z jedną. I teraz znów, o, tu zrobimy ostatnią muszelkę, jedno oczko przerwy i mam 4 i 5. I teraz na samym rogu, tutaj mam ten róg zaznaczony tą agrafką. Ona już mi nie będzie potrzebna, więc ja ją sobie całkowicie odkładam. I ja wbijam się tutaj już w sam róg. O, powiedzmy tu. I robię oczko ścisłe. Dzięki temu, że ta muszelka jest taka ciaśniejsza, mogę rozpocząć pracę nad brzegiem kolejnym w tym samym miejscu, co po drugiej stronie. Czyli u mnie teraz będzie się to zgadzać, bo kolejna muszelka już będzie muszelką styczną z panelem drugim, więc ja sobie ojej, żeby mi się to nie zgubiło, to zapnę. Więc ja sobie wypinam, zakręcam i już robię środek muszelki w miejscu, w którym była moja agrafka, czyli robię 5 słupków, raz, dwa, trzy,
zaczepiam na kolejnym rzędzie, tak jak to zawsze robiliśmy. Tutaj to jest mój kolejny rząd. Zaczepiam na kolejnym rzędzie, ale zczepię sobie ze środkiem. Raz, dwa, trzy. Tu jest środek tej pierwszej muszelki. Wiem, że to jest niewygodne, ale trudno. Musimy się przemęczyć. I wiem, że jak będę przerabiać ten drugi panel, w tym miejscu oczka muszą mi się zczepić i muszą mi się zgadzać. No to się musi zgadzać. Po prostu nie ma wyjścia. No i dalej kontynuuję pracę nad muszelkami, łącząc tutaj te miejsca, w sensie łącząc z agrafką. O, łączenie muszelkami oczywiście jeszcze Wam pokażę. I właśnie łączenie muszelkami będzie za moment, dlatego że przerobimy muszelki tutaj do otworu na pachę. Przerobię. I powrót, słuchajcie, tego panelu, tu jest otwór na pachę. Ja może lekko odsunę, żeby to było. Powrót to już będzie łączenie się z tą muszelką, którą przed chwilą albo za chwilę będziemy robić. Także no, za momencik będziemy łączyć ten panel w jedną całość. A na razie przeróbcie tutaj naokoło do tego miejsca. I zobaczcie, w którym miejscu ja teraz jestem. To jest otwór na rękę i muszelkami przeszłam cały ten otwór. Doszłam do miejsca, w którym jest połączenie z muszelką po drugiej stronie, która już została wykonana. Tutaj będziemy w tym miejscu robić środek muszelki. U mnie się to zgadza. Uff, naprawdę cieszę się, bo różne rzeczy mogły tu wyjść. Jeżeli u Was różne rzeczy wyjdą, musicie tak zrobić, tak pokombinować te muszelki, żeby tutaj zrobić muszelkę w tym miejscu, co trzeba. W związku z tym, jeżeli u Was nie będzie się zgadzać ta liczba rzędów, no to tu trzeba te dwie ostatnie, może nawet trzy muszelki zrobić ciaśniej. Bardzo mi przykro, że tak nie jest wyliczone dokładnie, ale uprzedzałam, że tych kombinacji w muszelkach może być, że jest to dla osób o mocniejszych nerwach i bardziej zaawansowanych w szydełkowaniu. Także tutaj Wy musicie ewentualnie zrobić gęściej, jeżeli Wam się nie zgadza, a jeżeli Wam się zgadza, to jestem bardzo szczęśliwa i już Wam pokazuję, jak połączyć te dwie muszelki. Ja to zbliżę i już Wam pokazuję, bo w tym miejscu już będziemy łączyć te muszelki. Zatem znacznik pierwszy przynajmniej nie będzie już potrzebny. Pierwszy znacznik, bo wiemy, że już w tym miejscu trzeba zrobić środek kolejnej muszelki i łączenie muszelek wygląda następująco. W tym miejscu zaczynam pracę nad połową muszelki, czyli robię trzy słupki. Raz, dwa i trzeci słupek zrobiony. Następnie zerkam na środkowy słupek, czyli trzeci słupek po drugiej stronie. I tutaj, zobaczcie, jak ja niteczkę prowadzę. Niteczkę mam z prawej strony. Raz, dwa, trzeci środkowy słupek. Łączę, przybliżam te dwa miejsca i oczkiem ścisłym sobie łączę to miejsce. Następnie trzeba dokończyć muszelkę, czyli po prostu jeszcze dwa słupki trzeba zrobić. Ale wiecie co? O nie, to mi się nie podoba. Czemu mi taka brzydka ta muszelka wyszła? Prujemy. Prujemy. Już wiem, jak to miało być. Słuchajcie, sprójcie sobie ostatni, trzeci słupek. Przepraszam za tą pomyłkę, ale już wiem, już sobie przypomniałam, jak ja to robiłam. Trzeci słupek robimy przerabiając przez
jeden raz. Już sobie przypomniałam, tak to było. I mamy na szydełku dwie pętelki i dopiero, o, tu nitkę mam z tej strony, zobaczcie jak to jest, dwie pętelki, tak jakby nie dokończam tego słupka i dopiero, raz, dwa, trzecie oczko, wbijam się i po wbiciu po drugiej stronie w połowę muszelki przerabiamy wszystko naraz i dopiero mi się tutaj zgrało. Dopiero. Po połączeniu tego miejsca musimy dokończyć jeszcze dwoma słupkami, aby muszelka miała 5 słupków. W następnym rzędzie półsłupków wykonuję oczko ścisłe i już Wam pokazuję, jak to u mnie wygląda. Tak wygląda u mnie łączenie. Ale jeszcze raz dla pewności zrobię to razem z Wami, żeby już nie było tam żadnych, żadnych problemów. Jeszcze raz to zrobię razem z Wami. Od razu nawinięcie, następna muszelka w tym miejscu, tu był znacznik i raz, dwa i ostatni, środkowy, trzeci słupek przerabiam tylko tak jakby do połowy, niteczka na prawo, szukam drugiej muszelki, dokładnie środkowego, raz, dwa, środkowe oczko i wszystko naraz przerabiam. Teraz nawinięcie i ostatnie dwa słupki w tej muszelce. Tak proszę wykonywać łączenie. To łączenie ma być zrobione w taki sposób zarówno pod pachami, jak i z tyłu naszej robótki. Także tym sposobem dokończamy ten nasz moment pod pachami i ja tu jeszcze do Was na momencik wrócę. Ja to dokończę i do Was wrócę na momencik. Ja już mam połączoną pod pachą wszystkie muszelki i tą ostatnią muszelkę po prostu muszę połączyć, przyczepić tak jakby na samym rogu, dokładnie tutaj. Zaczepiam ją i teraz po prostu dalej przerabiam, córcia mi się obudziła, dokańczam ostatni nieprzerabiony muszelkami panel, tak aby wrócić do miejsca, w którym rozpoczęliśmy pracę nad tymi muszelkami. Także ja to przerobię, lecę do córci po drzemce ją, trzeba nakarmić i może jak będzie grzeczna, to uda mi się jeszcze za momencik dokręcić kawałeczek i już będzie w zasadzie tutorial dla Was gotowy. Także dorabiamy tu do końca muszelkami w taki sam sposób, jak to było wcześniej. Dwa oczka ominięte, w trzecim muszelka. Dwa oczka ominięte, w trzecim zaczepienie muszelki oczkiem ścisłym. No chyba, że tutaj dojdziecie do końca i tu trzeba zagęścić, żeby muszelki po prostu zmieściły się na tym dole. I tak jak podejrzewałam, musiałam tutaj kombinować z muszelkami, zrobić mniej oczek pomiędzy, nie dwa, tak jak tutaj. Nawet widać, że te muszelki są szersze niż te, tylko po jedno oczko pomiędzy środkiem muszelki a zaczepieniem. No, nie dało rady, nie zgadzał się tu koniec, dlatego musiałam troszkę ciaśniej to zrobić. Jeżeli już skończycie Wasz panel obrabiać muszelkami i macie taką sytuację jak ja, ostatnią muszelkę, ostatni piąty słupek,
Tutaj polecam wbić się i zakończyć to wykończenie pomiędzy słupek a pierwszy słupek muszelki. Dokładnie tutaj wbijamy się, ja już przybliżam. I to jest dokładnie to miejsce, tak pomiędzy, niekoniecznie w oczko, i robimy tu oczko ścisłe oraz na samym końcu polecam jedno oczko łańcuszka, mocno zaciskamy. Ja już sobie odetnę, tak, ja już odcinam, gdzie ja mam jakieś nożyczki, tutaj muszę sięgnąć daleko, gdzie moje nożyczki. O, to. Nożyczki mam przygotowane, odcinam i pierwszy panel gotowy. Drugi panel przerabiamy dokładnie tak samo. Gdzie ja mam ten początek? Oj, no muszę do ładu dojść, ale drugi panel tu mi się rozpoczyna. O, tutaj mi się rozpoczyna, nawet mi się jedno oczko prawie podpruło. I słuchajcie, róbcie dokładnie tak samo jak ten panel pierwszy, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę to, że, zobaczcie, najpierw pracę rozpoczniemy od miejsca pod pachą. Dlatego, że no nie możemy tak jakby rozpocząć tutaj od pleców, jak ten pierwszy panel, dlatego, że nie możemy robić niejako wstecznie szydełkiem. Tutaj musimy pracę rozpocząć, gdzie oczko się nam skończyło, od miejsca pod pachą. Przepraszam. Ale to jest dokładnie ten sam sposób działania, jaki robiliśmy przed chwilą. Po prostu w innym miejscu rozpoczynacie, robicie pachę tutaj muszelkami, dołączacie te muszelki tak jak w tamtym miejscu. Jeżeli napotkacie na kombinację, kombinujcie i mam nadzieję, że z powodzeniem uda się po tych kombinacjach zrobić. Uda się zrobić po prostu do końca te muszelki. Po zrobieniu ja wpuściłam, już po zrobieniu dwóch paneli, ja wpuściłam taki sznureczek pomiędzy pierwszy rząd słupków. Zobaczcie, ja nie robiłam żadnych dziurek, po prostu tu jest luźno, dlatego tak co raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, co cztery słupki wpuściłam sznureczek. Sznureczek, wiadomo, trzeba dopasować do obwodu klatki piersiowej, może pasa, bardziej pasa. Należy wziąć pod uwagę również to, żeby było jak zawiązać jakąś kokardkę, lub ewentualnie możecie przyszyć guzik i zapinać na guzik. Ja też biorę pod uwagę takie rozwiązanie tym razem. Zobaczymy, jak będzie mi się to układać. Ale taki sznureczek już jest na moim kanale. Był to sznureczek zrobiony dokładnie z mojego filmiku. Sama odtwarzałam i robiłam, bo ja nigdy nie pamiętam, jak się robi ten sznureczek. Ja po prostu będę go robić 200 razy i ja nie pamiętam, jak się robi ten sznureczek, dlatego zawsze odtwarzam sobie swój film. Wciąż i wciąż. Także postaram się w opisie pod tym filmem wkleić link do tego sznureczka, żeby można było samemu zrobić dowolnej długości. Ale jeszcze biorę pod uwagę ten guzik. No muszę się tutaj zastanowić, co mi się będzie bardziej podobać, czy sznureczek, czy guzik, co będzie się ładniej też układać. I to by było w zasadzie na tyle. Koniecznie chwalcie się, jak już skończycie, koniecznie chwalcie się, jak wyjdą wasze bolerka, jak udało wam się pokombinować, czy było ciężko, czy nie było ciężko, dajcie znać i mam nadzieję, że będą was tak samo one cieszyły jak mnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do następnego projektu.